Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam serdecznie i zapraszam na informację dnia. Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Watykanie, gdzie rozmawiał z Ojcem Świętym Franciszkiem. Miałem niezwykle miłe i wzruszające spotkanie z Ojcem Świętym. Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce, rozmawialiśmy o pandemii koronawirusa. Ojciec Święty podziękował mi za to, że pamiętaliśmy w tych trudnych czasach także i o innych społeczeństwach, o innych narodach, za pomoc, którą udzieliliśmy Włochom, za pomoc, która przyszła tutaj do Watykanu, ale także za tą pomoc, która poszła do państw Partnerstwa Wschodniego z Polski, do państw Bałkanów Zachodnich. Powiedziałem, że w trudnych czasach powinniśmy być razem, powinniśmy pokazywać solidarność i że jest dla mnie wielką satysfakcją, że nasze państwo, że my, Polacy, tą solidarność w tych trudnych czasach związanych z pandemią pokazaliśmy. Rozmawiałem z Ojcem Świętym także i o przyszłych wydarzeniach, o tym wszystkim, czego się spodziewamy. Rozmawiałem z Ojcem Świętym o sytuacji na świecie. No, mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa jak najszybciej minie. O tym też rozmawiałem z kardynałem Pietro Parolinem. Kilka chwil po rozmowie z Ojcem Świętym, ale tu mówiliśmy także i o szerzej polityce międzynarodowej, także o sytuacji na Białorusi. Kardynał pytał, jak ją postrzegamy. Ja również pytałem, jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. Tu w zasadzie mieliśmy wspólne zdanie, że należy wspierać wszystkich tych, którzy chcą prawdziwie demokracji, wszystkich tych, którzy chcą wolności, wszystkich tych, którzy chcą żyć w uczciwym państwie i ci ludzie powinni mieć nasze wsparcie, ale oczywiście Białoruś sama powinna decydować o sobie w wolnych wyborach, takich, które są wyborami uczciwymi. Tutaj mieliśmy stanowisko jednoznaczne, że wspólnota międzynarodowa powinna tego od władz Białorusi wymagać, aby w taki właśnie sposób polityka na Białorusi była realizowana, aby w taki właśnie sposób uczciwy realizowane były wybory i trzeba w tym naród białoruski wspierać. Na Śląsku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i Delegacja Rządowa podpisały porozumienie w sprawie zasad i tempa transformacji górnictwa. Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 roku. Negocjacje trwały z przerwami od minionego wtorku. Dziś zawarto porozumienie. Jego treść ma być teraz notyfikowana w Komisji Europejskiej, mówi przewodniczący delegacji rządowej wiceminister Artur Soboń. Ten kierunek wybraliśmy wspólnie. To jest kierunek polskiej, uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Drogi, którą zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, iż Polska idzie własną drogą, uwzględniając własną specyfikę, ale nie zawracamy kijem Wisły. To znaczy idziemy zgodnie z polityką, którą dzisiaj mamy w Unii Europejskiej. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz ocenił porozumienie pozytywnie, choć zaznaczył, że de facto oznacza ono zgodę na likwidację w perspektywie wieloletniej polskiego górnictwa. Osiągnęliśmy maksymalne możliwości funkcjonowania tych kopalń. Ostatnia kopalnia przestanie wydobywać w roku 2049. Osiągnęliśmy też te elementy, o które chodziło nam podczas poprzednich rund negocjacji. Jak zaznaczył Dominik Kolosz, osiągnięto maksymalne warunki bezpieczeństwa dla pracowników kopalń. Dla nas najważniejszym elementem, i to pragnę bardzo mocno podkreślić i w tej chwili już pracownikom przekazać, jest to, że nikt, który jest zatrudniony na kopalniach produkujących węgiel energetyczny, nie straci pracy. I to była dla nas najważniejsza, to był dla nas najważniejszy element tego porozumienia. Związkowcy odwołali też zaplanowaną na dzisiejsze popołudnie manifestację w Rudzie Śląskiej. Strajku zaplanowanego na 2 października nie odwołało OPZZ, mówi Wacław Czerkawski. Dzisiaj jest dobry sygnał, że można z tym rządem osiągnąć porozumienie, ale mówimy tutaj w dużej mierze o problemach Śląska. One też mają wpływ na funkcjonowanie branży energetyczno-górniczej w całym kraju, ale na pewno nie rozwiązują wszystkich problemów. To, że organizujemy jako OPZZ demonstrację w Warszawie, było niezależne od tego, co się dzieje dzisiaj tu na Śląsku. Dzisiejsze wypracowanie porozumienia kończy trwający od poniedziałku podziemny protest w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Według danych spółki jeszcze dziś rano uczestniczyło w nim 215 osób ze wszystkich kopalń Polskiej Grupy Górniczej.
Jeszcze w tym tygodniu obóz Zjednoczonej Prawicy ma podpisać nową umowę koalicyjną. Medialne doniesienia potwierdził Krzysztof Sobolewski, osoba z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Według nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Polska Agencja Prasowa, nowa umowa koalicyjna między PiS-em a Solidarną Polską i Porozumieniem ma zostać podpisana jutro. Wcześniejsze doniesienia portalu Czysta Polityka wskazywały, że ostateczne ustalenia będą znane jeszcze w tym tygodniu. Potwierdził to na antenie Radia Plus Krzysztof Sobolewski, osoba z najbliższego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Rzeczywiście mamy plan, aby do końca tygodnia nowa umowa koalicyjna stała się faktem i w przyszłym tygodniu byśmy zaczęli już realizować te działania, które są też będą zawarte w tej umowie koalicyjnej, nowej umowie. Odbiciem nowej umowy koalicyjnej będzie rekonstrukcja rządu zapowiadana na przyszły tydzień. Od 30 września zostaną wznowione loty do całej strefy Schengen, w tym m.in. do Hiszpanii. Na liście państw z zakazem połączeń lotniczych pozostaną nadal m.in. Stany Zjednoczone. Projekt wznowienia lotów do wybranych państw trafił dzisiaj pod obrady rządu. Powodem decyzji o wznowieniu połączeń lotniczych jest październikowy spadek w ruchu lotniczym. Przewoźnicy sami odwołują lub zawieszają część połączeń. Tak dzieje się co roku, poinformował wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Od 30 września miałyby powrócić połączenia do całej strefy Schengen, w tym do Hiszpanii. Mimo to reżim bezpieczeństwa epidemiologicznego zostanie utrzymany na wszystkich lotniskach w Polsce. Lista krajów objętych zakazem lotów będzie ulegać zmianie w momencie, kiedy państwa będą rezygnować z obowiązkowych testów na COVID-19 przed wejściem do samolotu. Jeśli projekt wejdzie w życie, na liście państw objętych zakazem lotów pozostaną m.in. Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael i Stany Zjednoczone. Rozporządzenie będzie obowiązywać do 13 października. Cztery osoby zostały ranne w ataku nożownika w Paryżu. Zatrzymano podejrzanego mężczyznę. Nie są znane okoliczności zdarzenia. Do ataku doszło w centrum Paryża, w pobliżu dawnej siedziby redakcji francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Cztery osoby zostały ranne, w tym dwie osoby w ciężkim stanie zostały hospitalizowane. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia oraz okolice obecnej redakcji, na której adres przyszła podejrzana paczka. Sprawca ataku o wyglądzie indyjsko-pakistańskim uciekł w kierunku stacji metra, prawdopodobnie wraz z innym mężczyzną biorącym udział w ataku. Godzinę po ataku aresztowano mężczyznę ze śladami krwi na ubraniu. Policja nie wyklucza, że może być jednym z dwóch napastników. Inne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Na miejscu jest brygada kryminalna oraz brygada badawczo-interwencyjna. Ponadto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych utworzono specjalną jednostkę kryzysową. I to wszystkie informacje na teraz. Dobrego popołudnia i do zobaczenia.